Wszystkie elementy w samochodzie, dopóki samochód jest nowy, są piękne. Ale wraz z upływem czasu i z eksploatacją, takie rzeczy się niszczą. Nawet taki ekran LCD, który w tym przypadku nie jest dotykowy, a zobaczcie, jak wygląda. No i właśnie odnowa takiego ekranu będzie tematem dzisiejszego felietonu. Zacznę teraz od demontażu tej osłony. Na demontaż tego typu plastików nie ma żadnej reguły. Materiały w tej części deski rozdzielczej w nowoczesnych samochodach są miękkie i delikatne. Sprawdźcie w internecie, gdzie ukryte są zaczepy w przypadku waszego auta. Ryzyko z takimi plastikami jest zawsze, ale jak widać, da się je wymontować w jednym kawałku. I zobaczcie, jaki teraz genialny jest dostęp. Sam ekran mocowany jest na czterech śrubach. Wystarczy je odkręcić i wypiąć kostki przyłączeniowe. Te rysy, które tutaj widzicie, to nieporysowany ekran. To zniszczona warstwa antyrefleksyjna, którą teraz będę musiał zdjąć do końca. I zrobię to przy pomocy specjalnego preparatu. Jest go na tyle dużo, że możecie wyczyścić nim wszystkie ekrany w domu. Nawet ekran telewizora, który jest dokładnie tak samo porysowany od ścierania kurzu. Butelka markowego środka do polerowania plastiku kosztuje około 50 zł. Niewielką ilość nanieście na miękką szmatkę. Zobaczcie, robię to bardzo delikatnie, a powłoka antyrefleksyjna znika w oczach. Zaraz ekran będzie jak nowy. No i co wy na to? Chyba nic nie muszę mówić, bo sami widzicie różnicę. Ekran jak nówka. Wprawdzie został teraz pozbawiony warstwy antyrefleksyjnej, ale to żaden problem. To folia antyrefleksyjna do zabezpieczenia smartfonów, tabletów i laptopów. Idealnie sprawdzi się na wyświetlaczu samochodowym, a dodatkowo tego typu zabezpieczenie będzie wytrzymalsze niż fabryczne. Jeśli kiedykolwiek naklejaliście folię ochronną na swój smartfon, z tą robotą da się sobie radę. Jedyna różnica jest taka, że trzeba samodzielnie dociąć potrzebny fragment. Cały arkusz antyrefleksu kosztował 10 zł. Na pozór najprostsza rzecz okazała się dla mnie najtrudniejszą. Naklejenie folii. Zmarnowałem dwa kawałki i za każdym razem nie mogłem pozbyć się pyłów. Trzeci raz wyszedł najlepiej, ale i tak została jedna biała kropka, dlatego następnym razem naklejenie folii powierzę fachowcom od smartfonów. Aż wstyd się przyznać, ale stopień trudności tego prostego zabiegu regeneracyjnego oceniamy na zaledwie jedną gwiazdkę.